Cześć wszystkim, witajcie moi drodzy w nowej serii na moim kanale Minecraft Konstrukcje. Dzisiaj chciałbym wam pokazać pierwszą konstrukcję, dość fajną pułapkę, dość prostą w obsłudze i możecie tutaj pokonać nią waszych wrogów lub strollować przyjaciół. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, potrzebujemy na wysokość pięciu, prawda, bloków kwarcowych. Ja używam takich bloków, możecie oczywiście innych użyć do tego. Może być to dowolnie wysoka pułapka, prawda. Teraz popatrzcie, tutaj dodajemy blok kwarcu, potrzebujemy też sticky pistons, prawda, w ten sposób, żeby był zwrócony tędy, prawda, w tą stronę, dodajemy blok skalny, czy tam inny, prawda, dźwignia, oczywiście poruszamy nią, no i teraz, jak widzicie, blok skalny się, prawda, przesunął. Teraz, słuchajcie, żeby tutaj potrzebujemy dodać, prawda, tory, prawda? O, w ten sposób, jak widzicie. No i teraz dodajemy kolejny blok nad tym, w którym również dodamy tory, które muszą być oczywiście skierowane w ten sposób właśnie, tak żeby te tory łączyły się z tym sticky pistons i jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tory muszą być w tym kierunku, nie mogą być w innym. No i teraz dodajemy kolejne bloki skalne, prawda, na których dodamy kowadło. Kowadło musi być skierowane nie w tą stronę. No właśnie w ten sposób, jeszcze raz. O tak, o elegancko, jak widzicie, mamy to kowadełko. Teraz potrzebujemy wózek z TNT, który umieszczamy na torach, jak widzicie. Ok, teraz dodajemy blok kwarcu w ten sposób. No i możemy zniszczyć, słuchajcie, ten blok kwarcowy tutaj, ok. No i teraz niszczymy nasze tutaj kowadła elegancko. Musimy znowu dźwignią ruszyć, prawda? Pyk, jak widzicie, o Boże. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie moi drodzy, ja nazywam się Brod, a to jest nowa seria na moim kanale, która nosi nazwę Minecraft Konstrukcje. W dzisiejszym pierwszym odcinku pilotażowym pokażę wam, jak stworzyć pułapkę dość prostą w obsłudze na naszych przyjaciół, których możemy strollować, lub przeciwników. Raz, dwa, trzy, cztery, jak widzicie, używam do tego bloki kwarcowe, ale mogą być inne bloki oprócz piasku, bo piasek się nie trzyma, prawda, i spada na dół. Dowolna wysokość, ja zrobiłem to na wysokości 5 bloków z kwarcu, prawda? Podejdźmy do góry. Tutaj umieszczamy kolejny blok, następnie sticky pistons, prawda, żeby był skierowany w tę stronę. Dodajemy dźwignię, prawda? No i następnie blok kwarcu tutaj. Klikamy dźwignię, żeby się on przesunął. No i teraz na ten blok kwarcowy umieszczamy tory w tym kierunku. Bardzo ważne, żeby tory były właśnie tak ułożone. No i teraz jeszcze nad tym kolejny blok i kolejne tory, pamiętajcie, żeby były właśnie w tym kierunku ułożone, prawda? To jest bardzo ważne w tym wszystkim. Dodajemy bloki kwarcu, prawda, w tym miejscu, kowadło odwrócone w tę stronę, prawda? Teraz dodajemy wózki z TNT. Pamiętajcie, musicie uważać, żeby to TNT w trakcie nie wybuchnęło, prawda? Nie wybuchło, przepraszam. No i jeszcze raz dodamy te kowadła, ja tutaj źle coś zrobiłem. O właśnie, i teraz blok kwarcu niszczymy ten tutaj, żeby nam spadł TNT. Teraz tutaj kowadła niszczymy, prawda? Dodajemy kolejny blok kwarcowy w tym miejscu. Klikamy dźwignią, żeby tutaj nasz TNT tam wpadł. Prawda, do środka, bardzo ważne, żeby ten kwarc był w ten tutaj, żeby nam nie wyleciało to TNT na zewnątrz, czy tylko było w takiej dziurce. I pamiętajcie, nie zbliżajcie się póki co do tego TNT, żeby wam nie wybuchło w trakcie, prawda, pracy. Ok, klikamy dźwignię, jak widzicie, teraz możemy zniszczyć tutaj nasze bloki, prawda, żeby przesunęło się, robimy coś takiego, żeby zamaskować nasze TNT. Jak widzicie, to TNT jest z tej strony widoczne, ale możemy go zamurować, prawda, żeby nikt tego nie widział. Teraz obmurujemy jeszcze tutaj, prawda, żeby nikt nie widział, że jest w środku TNT. No i teraz umieszczamy, słuchajcie, winorośle, prawda, taka pułapka z winoroślami bardzo nam się przyda. Nie możemy umieścić tutaj drabiny, ponieważ drabina ma hitboxy i moglibyśmy tutaj iść w tę stronę. Tu by była drabina na miejscu tych winorośli, abyśmy chodzili tędy. I wtedy by mogło nie wybuchnąć. Słuchajcie, i zaraz przetestujemy naszą pułapkę. Jak widzicie, tak to wygląda. Prosta pułapeczka, dość szybko zrobiona.
No i okej, okay, spinajmy się i zobaczmy, co się stanie, moi drodzy. No i właśnie tak to wygląda, ładnie, ładny wybuch. Ja może, no, podnoś się do góry i jak widzicie, wybuch dość potężny, troszkę zniszczył tej pułapki, ale my chyba też zginiemy. Dwa TNT robią swoje. Tak to mniej więcej wygląda, mam nadzieję, że wam pomogłem i będziecie robić te pułapki i będziecie trollować swoich znajomych lub pokonywać waszych przeciwników. Trzymajcie się, pozdrawiam, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!